Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, przeglądam właśnie wirtualny konin i tutaj młodzieżówki różnych tam partii wypowiadają się na temat ogólny. Oczywiście pedofilia w kościele, oczywiście ZUS, OFE i tak dalej. Nie tędy droga, drodzy panowie, uważam, że jesteście wprowadzani po prostu w ścieżkę. W tematy, które są ogólnymi tematami, nie są to tematy regionalne, nie są to tematy, które podlegają danemu regionowi i jeśli mielibyśmy poruszyć krótko i zwięźle temat OFE i temat ZUS-u, koniec kropka, koniec tematu. To wasi rodzice podpisywali kilka lat temu z OFE umowę indywidualną i osobiście starałem się tutaj jako przedstawiciel Commercial Union podpisywać umowę z kilkuset osobami i była to umowa między OFE a daną osobą. Tutaj posunięcie czy pana Rostowskiego, czy rządu, czy Sejmu, zobaczymy jak to wszystko zostanie rozwiązane, to jest zwykłe złodziejstwo. Wyobraźmy sobie teraz, że jeśli opłacacie OFE za samochód, to w którymś momencie pan Donald Tusk stwierdzi, że 25% tej sumy przeznaczymy na spłatę zadłużenia, dlatego że jest dziura budżetowa. To jest to samo i tutaj ten temat poruszony przez was jest zupełnie zbędny. To, co czyni pan Donald Tusk i pan Rostowski, to jest zwykłe złodziejstwo i tyle. Pamiętam, jak było w 99 roku i te pieniądze należą do każdego z mieszkańców. I chociażby na OFE któryś z obywateli miał jeden grosz, to nikomu nie wolno ruszać tych pieniędzy. Już pewna suma, 5% z OFE, zostało przeznaczone bez rozmowy z osobami indywidualnymi do ZUS-u, ale mniejsza z tym. Wracając do tematu właśnie tych spotkań, tych waszych dyskusji, skoncentrujcie się bardziej na pracy radnych, prezydentów, na pracy urzędników i wprowadzanie was w taki kanał rozmów ogólnych jest po prostu wykorzystywanie waszego czasu i niepotrzebnie marnowanie tego czasu. Fajnie byłoby, gdybyście zaczęli wreszcie mówić o tym, co dzieje się w Koninie, który radny jak pracuje, żebyście zajrzeli sobie na stronę internetową mamprawowiedzieć.konin.mamprawowiedzieć.pl i tam możemy stwierdzić, który radny jak często głosował, w jakiej sprawie, który radny głosował za uchwałą śmieciową, która jest niezgodna z konstytucją, który radny głosował za podwyżką, jeśli chodzi o wodę, jeśli chodzi o ogrzewanie i tak dalej. Później, gdy będą zbliżać się wybory, żebyście dookreślili, który radny najmniej zrobił, który prezydent tak naprawdę to lobbysta, który sobie nie radzi. Jest ich aż trzech i należałoby dookreślić tych panów. Tak naprawdę Konin stał się jedną wielką dziurą bezrobocia i to jest najważniejsze, żeby o tym mówić i żeby określać sprawy bezpośrednio, mówić prosto z mostu, z nazwiska i z imienia. A takie tematy, które poruszacie, Młodzież Kontra w wydaniu mini, nikomu nie jest to tutaj teraz potrzebne. Każdy dorosły wie, co czynić, w jaki sposób, a fajnie byłoby, gdybyście wy, jako osoby młode, docierali do osób w szkołach czy na uczelniach i żebyście określali, że tak naprawdę Rada Miasta, prezydenci czynią tak, a nie inaczej. Są nam po prostu potrzebni nowi radni i nowi prezydenci. I od tego jesteście, żeby o tym mówić. Tyle, moim zdaniem. Dziękuję bardzo.